Witam Państwa. Mamy kolejny kawałek. Oczywiście wiecie, że my zajmujemy się sprawami generalnie kontrowersyjnymi. Jesteśmy w takim miejscu, które wzbudza kontrowersje. I ponieważ jest to pomnik z takim słynnym napisem, ja tutaj przeczytam, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No, to jest apel biskupów wrocławskich. W latach 60. to zostało zrobione. No i teraz kontrowersja polega na tym, jakie przebaczenie chodzi, jeżeli rozpętana II wojna światowa przez hitlerowskie Niemcy spowodowała utratę władzy przez Polaków w Polsce, jak i utratę 10 milionów obywateli na skutek tej wojny. I to jest wielka kontrowersja, że takie pomniki się tutaj robi. No i mało tego, tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi, tu sobie robią zdjęcia, czytają i tak dalej. Ponieważ no, wszystkie takie kontrowersje to mówimy po to, ponieważ naszym zdaniem to jest bardzo duża kontrowersja i ona powoduje zakłamywanie historii. A więc odwracanie, czyli wiadomo, słuchajcie, jest taka sprawa, że jest tak zwana wymiana pokoleń, nie? Jedno pokolenie przychodzi, później drugie, trzecie i tak dalej. Jak się im po prostu odpowiednio w głowach namiesza, no to już ci następnie trzecie, czwarte pokolenie już nie pamięta, co było czym. Za niedługo, powiedzmy, zrobi się, załóżmy, z katów Oświęcimia jakichś tam bohaterów narodowych, jakiejś tam, powiedzmy, nacji, nie? No to daje taki szczegół, powiedzmy, jeden taki polski patriota to mi nawet powiedział, że jak się ciągle mówi o źle o danym człowieku, to za niedługo po takiej propagandzie, po takim notorycznym powtarzaniu można dojść do wniosku, że na przykład SS Galicjen to będą oni kryształowi w ten sposób. No ale teraz już po tym wstępie oddaję głos pani Beacie, która tutaj nam jeszcze bliżej tą sprawę wyjaśni. Na tym pomniku są też, jest pod polskim napisem niemiecki napis, dwa razy mniejszymi literami. Znaczy dokładnie to samo. Ja przeczytam. Wir vergeben und bitten um vergehen. Tutaj Vergebung. Proszę Państwa, tutaj zbierają się wycieczki niemieckie, podjeżdżają całe busy, robią sobie fotki na tle tego pomnika i tego napisu przede wszystkim. O ten napis chodzi. Biskup, który jest tu posadowiony nad tym napisem, Kominek, zmarł w 1997 bodaj, 74 bodajże. Co to ma znaczyć? O jakie przebaczenie proszą biskupi? Jakie przebaczenie Niemców prosili polscy biskupi? Bo powoli zaciera się, tak jak z tych napisów tutaj nie wynika właściwie, o co chodzi. O co tutaj chodzi? Równoznaczne jest postawione, że my wybaczamy, czyli oni, biskupi, ale komu oni wybaczają? No, do niemieckich biskupów napisali list, w którym właśnie to historyczne zdanie zostało umieszczone. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Już nie będę się wysilać na ten niemiecki tekst. Jest on po prostu skandaliczny według mnie. Od lat, nawet jak po niemiecku miałam go przeczytać, to się pomyliłam, bo to jest tak niedorzeczne. A żeby Polacy, Niemców przepraszać mieli za II wojnę światową, to się w głowie nie mieści. Po prostu jakieś antypolskie działanie jest to. Zmowa tych biskupów, którzy ten list napisali. W czasach komuny. To jest w czasach komuny. Ciekawe, co biskupi niemieccy, czy Watykan, który tym steruje, dał tym biskupom, bo być może nawet praktycznie paszporty, albo jakieś inne apanaże, bo to już po prostu sięga zenitu bezczelność biskupów, którzy w imieniu narodu polskiego, bez jakiejkolwiek legitymizacji, wypowiadają takie historyczne bzdury.
No, epokowe dokonania są to, które zmieniają bieg historii. Na jaki, proszę Państwa? I teraz chcę powrócić wcześniej, bo ci polscy rzekomo biskupi do tych niemieckich biskupów napisali ten list w 1960 którymś. Natomiast w 1950 roku, kiedy akurat kardynał Adam Sapieha, który przewodził polskim kościołem w czasie całej II wojny światowej, bo chląd, prymas, tak naprawdę prymas Polski, uciekł do Watykanu. No, być może groziła mu śmierć. Natomiast Adam Sapieha, książę, został na terenie Polski i sprawował pieczę naczelną nad całym kościołem katolickim. I w momencie w 1950 roku, kiedyż to Adam Sapieha, kardynał, został wezwany do Watykanu. Jaki to jest spisek, proszę Państwa? Do Watykanu trzech biskupów, rzekomo polskich, wykleło żołnierzy, tych walczących w podziemiu, tych, którzy nie chcieli dać się rozbroić. I od wtedy nazywa się ich żołnierzami wyklętymi. A tak naprawdę wykleli ich komuniści i ci biskupi. Mało tego, to żołnierze to był wyklęci. Rok 1950. Dobrze, to jest 50 rok. I teraz tutaj powstaje jeszcze ciekawsze pytanie, właśnie jak jest rola właśnie takich biskupów, że do dzisiaj też się ich oficjalnie nazywa wyklętymi. Słuchajcie, znamy takie słowo żołnierze niezłomni. To oni powinni się nazywać oficjalnie niezłomni. Powinno być wyjaśnienie, dlaczego ich nazwano wyklętych. Przecież tego nikt tak naprawdę nie wyjaśnia. Dlaczego ich nazwano wyklętymi? No to wiemy dlaczego. Kto ich wyklął? Kto ich wyklął? Dlatego to słowo funkcjonuje. Nazwiska tych trzech biskupów są znane. I to są znane nazwiska, ale o co głównie tutaj chodzi? Że nie zmieniono tej historii, nie zmieniono tego faktu, że Narodowe Siły Zbrojne to są właśnie ci żołnierze wyklęci. Z jakiego powodu oni zostali nagle, oni wyklęci? Przecież było AK i tak dalej, nie było problemu. To jest AK do dzisiaj, nikt ich nie nazywa, znaczy wyklętymi i tak dalej, a nagle Narodowe Siły Zbrojne, nawet takie słowo Narodowe Siły Zbrojne też jest rzadko używane. Teraz to AK generalnie funkcjonuje, powiedzmy w historii młodzieży, że jest tylko AK. Nagle Narodowe Siły Zbrojne, to nie wiadomo co to było. Ale najważniejsze, że oni są wyklęci. Ja w ogóle kiedyś mi opowiadano, jak zabito na przesłuchaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Nemrodyczną w Polsce. Zresztą każda służba taka tego typu, no to jest po prostu służba nemrodyczna. To siedzą sami nemrodyści. I zabijali, w sumie przesłuchiwali jedną księżną, która wchodziła w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Ten fakt był gdzieś bardzo dobrze opisany, szczegółowo i później opowiadany z ust do ust, że ona powiedziała im, a oni ją prali pałką, bo oni ją chcieli po prostu zabić w męczarniach. Ona za każdym razem mówiła: wy mi już nic nie zrobicie. My jesteśmy ponad wami. Co to była za siła, która powodowała, że ona takie słowa powiedziała? Bodajże to jest gdzieś odnotowane w historii, tylko trzeba by dobrze poszukać. Ale ja to jeszcze gdzieś tak w latach 90. po prostu czytałem, słyszałem i mi to przekazywano. Ale o czym chodzi? Możemy podejrzewać. No, ale tą księżnę właśnie zabito. Pozdrawiamy pana Leszka Dąbrowskiego. Tą księżnę zabito. Tą polską księżnę zabito. Ale właśnie zabito ją tą pałką. Prali ją, powiedzmy, nemrodyści do uporu. I teraz tak. Co tutaj chcę powiedzieć? Że czasami się spotyka dzieci właśnie tych żołnierzy niezłomnych. Oni się ukrywają i bardzo dobrze robią. Natomiast oni się kiedyś zdradzili mojej znajomej w czasie jednej z rozmów. Ona po prostu znalazła się w nawczasach,
No i siłą rzeczy spotkała właśnie takich parę osób, szczególnie z jedną zaczęła rozmawiać. No i wyszło szydło z worka i ona była zaskoczona wręcz, że ona się dowiedziała, że, ponieważ no, było taką i nadal jest no, taką osobą, która się zainteresowała niebocentryzmem, nie tym, że żyjemy w środku kuli. Się okazuje, że właśnie dzieci, co niektórzy dzieci tych żołnierzy niezłomnych, czyli sami żołnierze też musieli przynajmniej w części wiedzieć, że żyjemy w środku kuli, a więc znali niebocentryzm. Wiedzieli, że mieszkamy w kuli, a nie na kuli i tak dalej, a więc pytanie, jak możemy przypuszczać, że to jest chyba ta największa siła, która powiedzmy powodowała, że ta księżna po prostu tak opierała się i miała taką bardzo silną wolę właśnie tym oprawcom nemrodycznym. I już sam fakt też jest bardzo zastanawiający, skąd to z pokolenia na pokolenie przez właśnie tych żołnierzy niezłomnych było to przekazywane, że żyjemy w środku kuli. Znaczy mnie to osobiście bardzo interesowało. Właśnie dlaczego taka osoba nagle mówiąca po polsku tu w trakcie tych całych dyskusji z tej mojej znajomej rzuca takie hasło. On opowiada o różnych szczegółach tam o tych niezłomnych i tak dalej. I w końcu właśnie wychodzi sprawa na ten niebocenzm. Oni o tym wiedzą. Właśnie, oni o tym wiedzą. Natomiast kiedy ja powiedziałem jednemu patriocie polskiemu, takiemu nawet dość znanemu, no i mówi, że żołnierze wyklęci, czyli wyklęci, przepraszam, niezłomni, oni wiedzą o tym, nie? Oni wiedzą o tym. A on mówi od razu, nie, to nie wszyscy. No, pytanie, czy nie wszyscy, ale tu już jest kwestia inna, powiedzmy, czy wiedzą wszyscy, czy nie wszyscy, nieważne. Ale w każdym razie, no, jest to bardzo ciekawa sprawa, że zaczęliśmy od tego napisu bluźnierczego. Ja jeszcze do tego napisu. To jest bluźniercze, a teraz powoli no, jest ten temat tych żołnierzy. Ale teraz mamy jeszcze coś innego. Szkodliwe dwujęzyczne napisy tego rodzaju. Dlaczego są szkodliwe we Wrocławiu? A no proszę Państwa, dlatego, że Wrocław jest miastem polskim. Nie niemieckim. Natomiast strona niemiecka sugeruje, że odwrotnie. I takie napisy dwujęzyczne są nikomu niepotrzebnym, Polakom niepotrzebnym kompromisem zupełnie. I do tego nie ma żadnej symetrii, ponieważ nie ma napisów polskich w Berlinie na przykład. Żadnych. Nawet pomnika nie ma ofiar hitlerowskich Niemiec. Wyobrażacie to sobie Państwo? 10 milionów Polaków Niemcy zamordowali, a nawet pomnika im w Berlinie nie wystawili. A jak Państwo będziecie w Berlinie, to zobaczcie, jakie wystawili Żydom, których zamordowali, pomniki. Nieproporcjonalne. I to tu się nie powinno zdarzyć nigdy, że to po niemiecku jest też napisane. I tu powinno być to wyjaśnione, kto tutaj prosił, o jakie wybaczenie. I na czym mówię? Jeszcze coś, bo jest aspekt narodowy, wymieniłeś na Narodowe Siły Zbrojne, a więc to jest fenomen polski, to słowo narodowcy, narodowe, to jest fenomen. Tego nie da się przetłumaczyć właściwie na żaden język, dlatego że podobne słowo nacjonalistyczne to nie jest to samo, to po prostu... To rzeczywiście nacjonalistyczne, tak to się tłumaczy na angielski i na niemiecki, na germańskie języki, to nie jest to samo. A NSDAP, czyli partia nacjonalistyczna, socjalistyczna niemiecka, to nie da się tego porównać z polskim słowem narodowy czy narodowcy. I ja od lat apeluję do młodego pokolenia narodowców, żeby tego nie mylić, nie używać zamiennie słowa narodowiec i nacjonalista. To nie jest to samo. Narodowiec może być tylko polski tak naprawdę, ponieważ jest to absolutny fenomen na skalę, no nie jestem poliglotą oczywiście, ale nie znam, jest to polski fenomen. No dobra. Jest kilka takich fenomenów, że tylko Polska ma takie sytuacje. I takie podwójne języczne napisy naprawdę nie służą do niczego dobrego.
może jest to sabotaż. Tak, a więc siłą rzeczy, wniosek, konkluzja na podstawie tego, co tutaj już wiemy, czyli tutaj dwa wnioski mamy. Narodowe Siły Zbrojne powinny być nazywane Narodowe Siły Zbrojne. Nie mają żadnego pomnika we Wrocławiu. Tak. A walczyły o granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Tak naprawdę jest to testament Narodowych Sił Zbrojnych. Straż na granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Czyli Narodowe Siły Zbrojne, żołnierze powinni się nazywać nie wyklęci oficjalnie, ale niezłomni, to jest raz. Oni nie tylko podziemie to było komunistyczne, antykomunistyczne, ale oni przecież walczyli na terenach polskich. A więc to jest jeden wniosek, a drugi wniosek, który można tutaj śmiało powiedzieć na podstawie tej wiedzy, którą tutaj przekazaliśmy, to jest to za nami idzie do rozbiórki. Powinno być do rozbiórki, bo to jest ideologiczny sabotaż. Wszystko?